12 marca, kiedy Negrin, premier republikańskiej Hiszpanii, przybył do Paryża, żeby prosić o pomoc w wojnie, Hitler zajął Austrię. To odebrało Francji wszelką odwagę. Negrin wrócił do Barcelony dzień przed tym, jak wskutek włoskiego nalotu zginęło 1000 mieszkańców miasta. To zwiększy nasze notowania w Niemczech, powiedział hrabia Ciano. Oni kochają totalną, bezlitosną wojnę. Niemcy i Włochy mogły wspierać nacjonalistyczne wojska Franco. Z kolei Wielka Brytania i Francja odmówiły Hiszpanii sprzedaży broni. Dlatego republikanie zwrócili się do Związku Radzieckiego. Churchill powiedział, że zwycięstwo hiszpańskiego rządu byłoby mniejszym zagrożeniem dla Imperium Brytyjskiego niż sukces generała Franco. Było jednak za późno. 23 grudnia, gdy rozpoczęła się ofensywa w Katalonii, nacjonaliści mieli 300 czołgów, 1400 dział i 500 samolotów. Siły republikańskie stanowiło 40 czołgów, mniej niż 100 dział polowych i ledwie 50 sprawnych samolotów. W brygadach międzynarodowych służyło ponad 30 tysięcy obcokrajowców. We wrześniu zostało ich tylko 7102. 1 listopada w Barcelonie Dolores Ibaruri, la pasionaria, gorąco ich pożegnała. Dolores Ibaruri była wspaniałą mówczynią. La pasionaria idealnie nadawała się do roli symbolu partii komunistycznej. Stała się jej twarzą. Komuniści, socjaliści, anarchiści, republikanie. Ludzie różnych ras, różnych ideologii, antagonistycznych religii, ludzie, których połączyła wiara w wolność i sprawiedliwość, zaproponowali nam swoją bezwarunkową pomoc. Dali nam wszystko. Nigdy was nie zapomnimy.